Dzień dobry, mili, muszę kręcić z przerwami, bo przecież jakieś dziady brzęczą tam diaksami po drugim brzegu. Trzecią książkę skończyłem, teraz ją dopieszczę w tę zimę. No i jak już ją wydam, to zacznę czwartą swoją książkę i ostatnią, mam nadzieję, w swoim życiu, bo nie planuję nic więcej. Tytuł czwartej książki będzie brzmieć Człowiek to brzmi dumnie. Nie. Człowiek to kurwa. Kto to powiedział, że człowiek to brzmi dumnie? To taka pastajenna swołocz ruska, radziecka. Maksym Gorki. To taki lizodupiec Stalina. Łachudra taka bardzo wysokiej klasy. No dlatego taka łachudra mogła powiedzieć i to do dzisiaj zostało, że człowiek to brzmi dumnie. Nie, bo on, to była taka, słuchajcie, kurwa, ten Maksym Gorki, że nawet jak przyjechał do Gułagu, żeby napisać, no przecież to są obozy, no super, hiper, no, jak sanatorium, to w ogóle sanatoria, tak. A potrafili w tych Gułagach na przykład palić żywcem ludzi, normalnie położyć stertę drzewo, drewna i położyć ludzi żywcem i palić, tak. Tak jak hitlerowcy, tak jak Ukraińcy, tak samo. Te wszystkie trzy to nie są narody, te plemię niemieckie, plemię litewskie, plemię słowackie, plemię ukraińskie, czy plemię, jak ten mam teraz, rosyjskie, no bo radzieckie powiedzmy, nie mylmy Rosji z Rosją radziecką. To są plemiona, to nie są narody. Jakiś chłopaczyna, młody chłopaczyna przyleciał do niego i go wziął tam na stronę. Panie Maksymie, Gorki, tego. No i tamte już bandyci, strażnicy zorientowali się, ale tamten, ponieważ to był bardzo... Stalin nie miał przyjaciół, bo to kurwa była typowa szmata. Ale no bali się go, no bo miał chody u Stalina. To wziął sobie z nim tam, na stronę wyszedł i on mówi, proszę pana, ja tutaj bardzo pana proszę, niech pan powie, może wujek Stalin nie wie, co tu się dzieje, ale tu są morderstwa, gwałty, potworności, głód, smród, ubóstwo, masakra. Gorki tam tego. Oczywiście Gorki nic w tym zakresie nie zrobił, a tego chłopaczyna za chwilę zamordowali. Tak. Także bandzior Gorki taką rzecz powiedział, że człowiek to brzmi dumny. A ja właśnie w tytule swojej książki daję ten cytat jego, człowiek to brzmi dumnie, ze znakiem zapytania. Nie! Człowiek to jest kurwa. W Polsce, w mojej kochanej Polsce, zniszczyli mi już tą Polskę. Zniszczyli mi Polskę, zniszczyli mi Warszawę. Zniszczyli mi tą moją dzielnicę. Słuchajcie, kiedyś na mojej dzielnicy to były króliki, zające, jeże. A teraz to chodzi, jakaś taka obca swołocz, w ogóle nie wiadomo co. Tych ptaków jest bardzo mało. Bażantów jest bardzo mało. Tragedia. Zniszczyli mi wszystko. Zniszczyli mi moje najpiękniejsze, moją ulicę, moje uliczki, moje drożyny, na których się wychowałem i żyłem. Moje obszary takie zielone, zieleń. Zniszczyli mi wyspę, na której powiłem. No, skonstruowałem swoje dziecko. Wszystko! Zniszczyli mi nawet to, co jest w tej wodzie i nad tą wodą. Tam nawet ileś, kilkanaście lat temu taką roślinkę ktoś zasadził u mnie na ulicy w takim instytucie. No i ta roślinka taka pięła się w poziomie. To było niewysokie, takie może góra metrowe drzewo na 10 metrów kwadratowych, takie rozłożyste. I tam sobie jeże zrobiły swoją, że tak powiem, bazę. I tam te jeże się mnożyły, żyły sobie. Być może i zimowały, bo to takie, tam nie mógł pies wejść, bo to takie gęste było strasznie. Tym bardziej, że to od razu, jak jest coś takiego, to słychać, że coś tego się zwierzę może schować. Tam nikt się im nie wpieprzy. Wyobraźcie sobie, jedna roślina na tym trawniku, w wielkim trawniku rosła, to jakaś kurwa musiała wyciąć tą roślinę. I
patrzę, słuchajcie, i stoję i patrzę, a obok, ile metr ode mnie, stanął jeż, spojrzał na mnie i w ogóle się nie bał, bo i patrzył na ten swój dom wycięty. Akurat nie wiem, czy to był, kiedy jeże się mnożą, lękną, ale może tam jego dzieciaki zostały zasypane, te dziury na równo. Ten jeż już miał po prostu wszystko jedno. Jemu było wszystko jedno. Bo on stał obok mnie i on patrzył. No nie podchodzą tak blisko jeże i nie kulą. Normalnie kulą się, gdy człowiek do nich podchodzi. Strasznie to wyglądało. Gdzieś może nawet mam zdjęcie, to wam puszczę, bo chyba dwa zdjęcia zrobiłem temu jeżykowi. Tak przykro mi się zrobiło. Zniszczyli nawet tą jedną roślinę. Zniszczyli charaktery ludzi, zniszczyli związki, spójność, zniszczyli rodziny, zniszczyli fabryki, miejsca, gdzie ludzie się konsolidowali. Wszystko zniszczyli. I teraz puszczają ci na żer Tusk, Kaczyński, kłócą się. Już są podzieleni, już nie ma rodzin. Rodziny są podzieleni. I dalej się kłócą. Przychodzą się w gości i się kłócą. Zniszczyli im podstawową jednostkę społeczną, rodzinę. Ale oni dalej myślą, że są wolni. Wszystko mi te kurwy, ta dwunożna dzicz, żeby nie mówić co chwilę kurwa, śmieć, bandyta, bydlak, będę mówić dwunożna dzicz. Wszystko, co pamiętam, zniszczyła mi ta dwunożna dzicz. Trawniki, gdzie było kupę pasikoników. W ogóle chrabąszczy tam w czerwcu. Chrabąszcz majowy jest w czerwcu. Tak, motyli było, kupa motyli zawsze była. Myszek różnych, koników, wszystko jest zniszczone, wycięte, zaasfaltowane. Za to mamy dużo różnych portali na Facebookach, gdzie tam walczą o każdy. Zniszczyli nawet ludzkie wyobraźnie, ale nie zniszczyli mojej pamięci. Ta dwunożna dzicz. W filmie będę wracał jeszcze, bo nie chcę się wystrzelać ze wszystkiego. Znaczy, zabrakło mi amunicji, ale jeszcze kilka magazynków leży obok. Z tym, co mi ta dwunożna dziś zniszczyła. W zeszłym roku nawet te niedobitki, te troszkę rybek w Wiśle, ta dwunożna dzicz zatruła. Jest masakra z rybą w Wiśle. Jest masakra. Tak mało jej jest. Ale są tacy, którzy pojawili się nie tak dawno i już tak kilka lat łowią ryby, już są tacy mądrzy. Nic nie wiedzą, ale oni... No i od razu się robią z nich przewodnicy rybaccy. I oni na przykład potrafią powiedzieć, że no, dzisiaj byłem na rybach i rapa nie... Czyli nie to, że nie współpracowała, bolenie, nie są aktywne. Rozumiecie to? Boleni nie są aktywni. Rapa mogła nie brać, bo było tak. Ale jakie przynęty ta obecna dwunożna dzicz ma, posiada? Jakie? Takie przynęty posiada, że jak się weźmie gumę jedną i drugą, to widać, że jeden to jest samica, a drugi samiec. Takie są teraz gumy. A kiedyś to, co była blacha wahadłowa i to też nie było taki ogólny dostęp. Tak, no można, ale drogie te rzeczy były. To bywało tak, że ta rapa nie brała na te blachy. Poza tym tępe kotwice i tak dalej. Ale chodziła za każdą gałązką, która zwisała nad wodą i robiła smuszkę, gdzie zbierały się drobne rybki, głównie ukleje. Na każdej przykosie, za każdą główką, w warkoczu, wszędzie. Wszędzie, gdzie tylko... A dzisiaj jest nieaktywna. Matko Bosko Częstochowska, dlaczego oni mają prawo do wypowiadania się? Skoro oni nie mają legitymacji do tego. Żadnej legitymacji. Teraz to mamy samych sumiarzy, sandaczarzy i raparzy. Nie. I bolniarzy, tak? Samych. Tak. No bo co można więcej złowić? Klenie to są o takie klonki. Albo od czasu do czasu większy klonek. Jazia prawie nie ma. Grupują się troszkę tam przy czajce, ale tam to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie ryba się grupuje, z pewnych względów. A to, że ryba się grupuje pewnym
okolicy, to nie znaczy, że jest dużo ryby. A teraz jest jedna okolica w Warszawie i oni mówią, że jest ryba. No po prostu kretyny. No, kretyny psychotropy. Nie psychopaci, bo psychopaci to są jeszcze ludzie na poziomie. Psychotropy. Nawet zniszczyli mi ten spokój nad Wisłą, gdzie tutaj na wyspie mogłeś tutaj człowieku tydzień, dwa siedzieć i człowieka nie zobaczyłeś. Nic nie usłyszałeś. Tej trasy to... Ja nie wiem, czy trasa to w ogóle... No potem już była, czy wcześniej była. Ale jak było, to w ogóle tego nie słyszałeś. Teraz to... No nawet człowieku... Nie to, że zakłócili, ale zniszczyli spokój nawet. Spokój! Ale zobaczcie, jaka tragedia musi być. Jaka tragedia. Gdzie... byty wyposażone w łodzie, szybkie łodzie, silniki szybkie, przynęty niezwykle skuteczne na różną rybę i to są codziennie nad wodą po kilkanaście godzin, można powiedzieć nawet prawie non-stop, ile oni ryb łowi. Bo tak naprawdę to są tacy, którzy każdą rybkę fotografują. Nawet takiego szczupaczka kilowego, jeszcze widać, że z siatki, nie wiem, pocięty jest przez siatkę, nie wiem, czy on był w siatce rybackiej, czy w... Nie wiem, ale to widać, że taki miał tego. I kilowy szczupaczek i... Aby tylko cokolwiek zaprezentować, żeby jakiś głupi skusił się na to, żeby przyszedł i zapłacił za wyprawę. Tam jeden z tych, z pozerów sumka takiego metrowego. Jezu, i tak. Gratulacje. To. I widać niektóre rybki, jakie wymęczone. Ale jakie w ogóle całe takie elaboraty sejmowe, słuchajcie. Tutaj, no to tam są nieaktywne, a to już jest przed, a to w tarle, a to wszystko, ale nigdy nie powiedzą, oni raczej na tym się nie znają w ogóle, ale nawet gdyby przekonać ich, nie wiem, czy prądem, czy nie wiem, czy jakąś inną normalną metodą, to oni i tak by nie powiedzieli, że nie ma ryby, no bo przecież, no jak to klienta by nie mieli, ryba jest, tak, ryba. W Wiśle nie ma ryb. Dodatkowo została zatruta przez dwunożną dzicz w zeszłym roku w potwornych ilościach. No i są takie asowie tacy, którzy na przykład raz czy dwa razy byli na trociach i już pisują artykuły do gazet. Ja jako belfry mnie i oni uczą właśnie takich mamy nauczycieli. Pamiętacie, jak był tak? Marx, Engels, Lenin, Stalin, nasi nauczyciele. I to są tego typu nauczyciele. Marx, Engels, twórcy ludobójczej teorii w ogóle. Lenin, jeden z największych ludobójca, to Lenin, no i Stalin zaraz po nim, bo Stalin tylko 60 milionów, Lenin troszeczkę lepszy, bo Hitler to małe piwko przy nim. I te Mao Tse-tungi, wszystkie te... Ale z tego, co ja widzę, to każdy by tylko, kurwa, chciał mieć rybę, mieć to, mieć tamto, mieć dostęp wszędzie, dojazd. A co od siebie, pytam? Co, kurwa, od siebie? No co? Bo my zapłacili im 250 albo 125 i my wymagają, oprócz tego, że zapłacili im, to nie ma nic. Czy widzieliście kogoś, żeby ktoś z torebusią śmieci nie swoich? No, to już się chwali. Z torebusią swoich, a nie swoich. Przypadki bywają, ale raz na rok to i kura piar. Wymagają, żeby było wszystko, a oni by tylko wsiedli na łom. Łódkie kontrolowali, zabrali, zżarli, a wcześniej zrobili zdjęcia i się potem po prostu zesrali. I to jest właśnie, przykre to jest, ale jest to typowa forma, portret psychologiczny polskiego wędkarza. Złowić, zrobić zdjęcie, nażreć się i potem się zesrać. No i jeszcze są tacy, którzy, no my tam wypuszczamy. No to łowią sumy, trzymają na szubienicach, a te sumy bidne, robią się czerwone, bo już ten
są mordowane, to, że zostaną wypuszczone, znaczy, że przeżyją. I oni mówią, i oni się wybierają, my wypuszczamy. Chuja pojęcia macie w ogóle o sumach, o rybach. Chuja pojęcia macie. Nie będę już wracał teraz do tych wszystkich sumiarzy, którzy stali się tylko tymi sumiarzami, gdzie wcześniej nie łowili żadnych ryb. Nie mają pojęcia. Na zrywkę zrobi każdy. A na spinning, no to już jest wyższa szkoła. Są takie lata 80., nawet lata 90., gdzie płynęlibyś tam na przykosy, gdzie na przykład ta przykosa nie była dotykana. Znaczy, to nie jest tak, że, bo przykosa się zmienia. Ale powiedzmy, została wykopana nienaturalnie lub naturalnie i ona jest nieruszana w sensie przez człowieka, że tam nikt nie kwoczył, nie tego, nie pływał, nie, wiecie, nie rzucał na grunt czy zrywki i tak dalej. I tam jest tak, że tam był pierwszy rzut i sieć. Okej. Okay. Ale tam za chwilę już jest coraz gorzej. Ale w dzisiejszych czasach niech te wszystkie kwokarze, sumkarze, te wszystkie ze zrywek, co jest łatwiejsze niż złowienie uklejki, niech oni wezmą spinner do ręki i spróbują złowić sumę. Żurem się zesrają. Albo złowią, tak jak właśnie jeden z przewodników rybackich, który właśnie pokazał nie tak dawno sumka metr z haczykiem. Z haczykiem to 10 cm. No ładny, wszyscy ładny. O, gratki szmat. Nie, ja nie wyśmiewam się, że to jest mała ryba czy coś. Owszem, bo to tam do jego portfolio to pasuje. Ale kurwa, jeżeli ktoś robi sobie reklamę sumkiem 110 cm, to znaczy, że znaczą dwie rzeczy. Że nie ma ryb. Druga rzecz, że nie potrafi też złowić tej ryby. Czyli nie dość, że nie ma ryby. Dwa, ci ludzie, którzy pisują do gazet, a do gazet powinni pisać tylko autorytety, znaczy autorytety. Ludzie tu się znają na tym. Czyli znowu jakich odbiorców mamy? Odbiorców mamy kretynów, nieuświadomionych, którzy wierzą w takim ludziom, takim, którzy mają w portfolio suma 110, uklejka ma tarło. No i zawsze taki jeden z kretynów też, to się tam maza wędkarza, jest zwykłym kretynem, to zawsze latał, słuchajcie, za tymi, ale nigdy nie powiedział, że łowił te, oj, złapałem dzisiaj 7, łota to. Inaczej, złowiłem 7. Nie złowił, tylko złapał. Bo szedł tam, gdzie było tarło uklei i te bolenie, te rapy tam się grupowały. Dlatego on tam rzucał tego. Tym bardziej, że mają te przynęty takie, że nawet i bolenia można złowić na pustyni Sahara. 100 km czy tam 1000 km od wody. Takie już w ogóle mają. I to nie ma się czym chwalić. No ale w tym roku jakoś chyba nie widziałem. Jakoś tak słabo starłem było. Klei, bo coś tam się, chociaż nie obserwowałem, chyba że przeoczyłem ich. No niektórzy mnie wyłączają, znaczy nie dają mi dostępu do swoich kont. A dlaczego? A dlatego, żeby nie usłyszeć prawdy. Ale ja naprawdę, ja nie mam, moje intencje nie są takie, żeby kogoś krzywdzić, żeby komuś przeszkodzić w jego interesie, czy w jego, nie wiem, na przykład, nie wiem, krwiożerczej takiej chęci tam mordowania, zabijania, łowienia ryb, czy tam do tego, do obiektywu. Tylko po prostu powiedzieć prawdę. Moją intencją jest jedna rzecz. Prawda. A że ta prawda koliduje z, no jak to nazwać, z kretynizmem tych kretynów, no to ja już na to nic. Na potwierdzenie moich słów, że człowiek to jest kurwa, to zobaczcie sobie, jaka jest sytuacja rybna na Ukrainie. Tam jest jeszcze większa dzicz niż w Polsce. Bo to jest, to było zawsze plemię, a my byliśmy kiedyś narodem. Teraz jeszcze jesteśmy sprowadzeni do poziomu plemienia przez plemię, przez żmijowe plemię. No między innymi też przez ukraińskie, sowieckie, przez plemię niemieckie, litewskie, słowackie. Zobaczcie w Czarnobylu, tam w tym, jakie tam są zwierzęta, jakie tam są ryby.
jedna zasada. Tam, gdzie nie ma człowieka, tam jest ryba. A w ogóle to jeszcze na koniec powiem wam taką rzecz. Mili, poszukuję, ponieważ zostało wyprodukowane fajne Ferrari, kosztuje chyba 3 miliony złotych, ma 2,5 sekundy do parki. No i została wyprodukowana Tesla. Ma 2 sekundy z jedyneczką, 2,1 sekundy do parki. Tesla to Tesla, to chujnie samochód. Ale Ferrari, który ma 2,5, no też Mercedes został wyprodukowany, ale kosztuje 19 milionów, to już jest debilizm. Ma 6 sekund do 200. No i pomyślałem sobie, że takim Ferrari 2,5 sekundy do paki chciałbym pojeździć. No ale kosztuje 3 miliony czy 3,5. No ale to... Felgi kosztują do normalnego Ferrari 90 tysięcy złotych. Więc pomyślałem sobie, że poszukam ludzi do pranków. No ale mówię jednemu, bo pomysłów mam sporo. Jednemu, drugiemu, piątemu, a ten się baja, a ten się sraja, a ten tam. No. Wiecie, jak to jest przy robieniu pranków. Różnie może być. No może wyjść człowiek, który się przestraszy, pranka, poleci na policję, no wiadomo, może być to ruszyła z agresją, trzeba się umieć zachować, to muszą robić ludzie inteligentni, no i ludzie sprytni, i ludzie pewni. No nie tam, że tam, nawet jak, no różnie może być. Dlatego szukam ludzi, ale tych człowieka. Tylko nie jakiegoś tam farmazonistę, ale chyba inne to. Ale wiatr, aż słońce przynajmniej. Inwestycja musi być w sprzęt. Inwestycja musi być tutaj. Też w głowie. Trzeba być przygotowanym na różne zachowania ludzi. Bywało także i do ludzi podczas kręcenia pranków strzelano z broni ostrej. Różnie może być. Zatem to jest tylko temat dla odważnych. Nie dla debili, którzy myślą farmazonistów, że są odważni, ale dla odważnych. A prank? No, dobry prank to jest to.